Witam serdecznie wszystkich Państwa. Ja się nazywam Renata Lis. Przyszli Państwo na spotkanie z panem Didierem Ribonem, który dzisiaj jest gościem wydawnictwa Charakter, Nowego Teatru oraz Instytutu Francuskiego. Myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy przywitali autora brawami może. Spotykamy się z okazji zwłaszcza dwóch książek Didiera Ribona, które ukazały się po polsku nakładem wydawnictwa Charakter. Są to Powrót do Reims oraz Życie, starość i śmierć kobiety z ludu. Dość specjalne książki, rodzaj autofikcji, esejów autobiograficzno-socjologicznych, autoetnologicznych, socjoetnologicznych. Pan Didier Ribon, może warto to przypomnieć króciutko, jest też autorem innych wydanych po polsku książek znacznie wcześniej, takich książek około filozoficznych, Rozmowy rzeki z Claude'em Lévi-Strauss'em, Rozmowy z Georges Dumézilem oraz biografii Michela Foucaulta. Te rzeczy również wyszły po polsku. Jest pan Didier Ribon również autorem mnóstwa książek niewydanych dotąd po polsku, a wśród nich chciałabym zwłaszcza zwrócić uwagę na pracę Réflexion sur la question gay. Refleksje o kwestii gejowskiej. To jest rzecz, która bardzo by nam się przydała po polsku. Może ktoś wyda. Nie traćmy nadziei. Przechodząc już do właściwej naszej rozmowy, spotykamy się z powodu pana najnowszej książki Życie, starość i śmierć kobiety z ludu. Myślę jednak, że powinniśmy zacząć od powrotu do Reims. Przynajmniej chwilę o tej książce porozmawiać. Jak pan może wie, ta pańska praca dość nieoczekiwanie wpisała się u nas w to, co nazywa się zwrotem ludowym. W największym skrócie chodzi o to, że wnuki i prawnuki chłopów i robotników awansowanych społecznie w ramach takiej właśnie odgórnej polityki prowadzonej w Polsce po II wojnie światowej nagle zaczęły uświadamiać sobie swoje ludowe korzenie, a przede wszystkim, bo to jest nawet ważniejsze, przestały się tych korzeni wstydzić. Pańska książka przyczyniła się do tego, że zaczęliśmy w Polsce publicznie rozmawiać o swoim ludowym pochodzeniu. Mimo wszystkich różnic, jakie można wskazać między Francją a Polską, pański powrót do Reims pokazał nam, jak mówić o wstydzie społecznym i o klasowości. Nawet można powiedzieć, że wprost zainspirował co najmniej kilka książek autobiograficznych polskich, które odnoszą się do tego tematu. Jest pan wymieniany z imienia i nazwiska jako źródło inspiracji tych autorek i autorów, jako bezpośrednie źródło. I chciałam zapytać, jak się pan czuje w tej roli? Czy to pana zaskakuje? En fait, bonsoir à tous. Merci d'être si nombreux ce soir. Je suis désolé, j'ai un peu perdu ma voix parce qu'il fait très froid à Varsovie. Et donc, pardonnez-moi, je bois du thé chaud pour essayer de la récupérer. En fait, au départ, ça m'a surpris que mon livre ait cet écho quand il est sorti en France, puis quand il est sorti en Allemagne, où il y a eu beaucoup d'auteurs, d'autrices qui se sont inspirés de mon livre explicitement en me citant, en disant que pour écrire leur propre autobiographie sociologique ou leur propre restitution de leur parcours social, professionnel. Et par conséquent, en Allemagne, il y en a eu beaucoup. Il y a même eu un journal allemand qui a dit il y a aujourd'hui un nouveau genre littéraire en Allemagne qui est l'autobiographie sociologique, genre qu'on pourrait appeler le genre Ribon. Alors,
quand je lis ça, je suis évidemment très, très content, très heureux. Et au départ, j'étais surpris parce que... mon livre est un livre français qui porte sur l'histoire française, une famille française et la classe ouvrière française. Et quand je reçois des messages de Corée, du Brésil, et quand vous me dites ça ici à Varsovie, la question que je me pose, c'est comment mon livre a pu avoir cet effet dans des pays aussi différents. Ja jeszcze tylko powiem, że tłumaczy dla Państwa dzisiaj pani Patrycja Łobacz. Przepraszam za to zapomnienie. Witamy, dziękujemy, przepraszamy. A pan Didier Libon został zobowiązany do robienia przerw w swoich odpowiedziach, żeby pani tłumaczka mogła nadążyć z tłumaczeniem. Dobry wieczór, witam wszystkich Państwa. Bardzo dziękuję za to, że przybyliście Państwo tak licznie na to spotkanie. Jest mi przykro, że mój głos trochę dziś wieczorem nie domaga. No, w Warszawie jest jednak trochę zimno, dlatego mam tu ciepłą herbatkę na stole i będę się starał jakoś o swój głos zadbać. Odpowiadając już na Pani pytanie, faktycznie byłem zaskoczony na początku, po tym jak moja książka została wydana we Francji i w Niemczech, do jakiego stopnia stała się dla wielu osób inspiracją. Stała się ona takim punktem wyjścia dla wielu osób do napisania autobiografii, w której znajdują się również elementy socjologiczne. Wiele osób odtwarzało po prostu koleje swojego losu, zawierając w tym elementy socjologiczne czy z natury ich profesji. I pewien niemiecki dziennik, ponieważ szczególnie można było to stwierdzić w Niemczech, nawet napisał, że pojawił się nowy gatunek literacki, tak dużo się tego tam publikowało, tak, czyli gatunek Eribon. I ja oczywiście jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy, ale faktycznie byłem tym faktem zaskoczony, bo też wydawało mi się, że pisząc o mnie jako o osobie z Francji, w środowisku francuskim klasy robotniczej, z którego się wywodzę żyjący, mogę stanowić inspirację dla osób z Korei, z Brazylii, czy dla Państwa tu w Warszawie, jak Pani przed chwilą powiedziała. Także zastanawiam się sam, jak to się dzieje, że aż taki efekt ta książka wywołała. Et en fait, l'explication que je pourrais donner, c'est que mon livre a remis la question des classes sociales, et notamment des classes populaires et de la classe ouvrière, dans la discussion politique et intellectuelle, puisque cette question des classes avait été largement effacée en France, en Allemagne, je ne sais pas ici, mais j'imagine aussi, où le discours dominant était « aujourd'hui, il n'y a plus de classe sociale, nous appartenons tous à une vaste classe moyenne ». Or, toute personne qui vient de la classe ouvrière et qui a encore des attaches dans la classe ouvrière, c'est bien que c'est faux, ce n'est pas vrai. Il y avait des classes sociales, il y a encore des classes sociales. Et à cet égard-là, la situation, la réalité sociale n'a pas beaucoup changé. Według mnie doszło do tak częstego odnoszenia się do mojej książki, dlatego że poruszyłem w niej temat klas społecznych, ludowych i robotniczych. Jest to temat, który został wymazany z dyskursu politycznego i społecznego, zarówno we Francji, jak i w Niemczech. Zakładam, że w Polsce prawdopodobnie też dominował dyskurs klasy właśnie dominującej, który twierdził, że klas nie ma, że wszyscy jesteśmy reprezentantami klasy średniej i ktoś, kto miałby jakieś powiązania z klasą robotniczą czy ludową, w zasadzie nie istnieje, jest to stwierdzenie fałszywe. Uważam, że to nieprawda i tak twierdzę w swojej książce. Twierdzę tam właśnie, że klasy społeczne jak najbardziej żyją.
Et mon livre donc Retour à Reims retrace et analyse l'itinéraire, la trajectoire d'un enfant de la classe ouvrière qui accède à un autre milieu social, disons le milieu intellectuel parisien. Et j'analyse tous les sentiments, les affects qui vont avec ce parcours. La honte, puis plus tard la honte d'avoir eu honte, tout un ensemble de sentiments. Et je pense que ce qui a fait que mon livre a eu cette résonance internationale, c'est que beaucoup de gens ont eu le même parcours que moi, éprouver les mêmes sentiments que moi, et que je donnais non seulement un moyen de les nommer, ces sentiments, mais aussi une grille d'analyse pour les comprendre. Et donc, que ça soit à Séoul ou à São Paulo, cette grille d'analyse peut fonctionner, chacun se l'appropriant, la transformant, bien sûr, pour la propre histoire nationale de son pays. W mojej książce Powrót do Reims opisuje i analizuje drogę, jaką przebyło dziecko, które pochodzi z klasy robotniczej, do momentu, gdy zaczyna funkcjonować w środowisku paryskich intelektualistów. Jest to analiza pewnych zachowań, jest to analiza wielu uczuć, między innymi wstydu, a później wstydu tego, że się miało wstyd i innych uczuć. I myślę, że ta książka miała tak duże echo w najróżniejszych krajach na świecie, bo bardzo wiele ludzi przeżywa dokładnie te same uczucia i przeszło dokładnie taką samą drogę jak ja. Natomiast ja nazwałem te uczucia i daję narzędzia tej książce do analizy tej sytuacji. Oczywiście każdy w zależności od tego kontekstu, w jakim żyje, posługuje się tymi narzędziami na swój sposób, czy to w Seulu, czy w innym kraju, ale takie narzędzia są. Jasne. Pana ostatnia książka, Życie, starość i śmierć kobiety z ludu, mam wrażenie, ma dwa główne tematy. Pierwszy, ten najbardziej oczywisty, pierwszoplanowy, jest odzwierciedlony w tytule. Drugi natomiast istnieje trochę inaczej, dyskretniej, jakby w tle, ale przewija się przez całą narrację. Tym drugim tematem jest w moim poczuciu demistyfikacja małżeństwa i rodziny, przeprowadzona bardzo konsekwentnie. I chciałabym zacząć naszą rozmowę o tej książce właśnie od tego drugiego tematu, mniej oczywistego i rzadziej dyskutowanego. I chciałabym zapytać, na czym Pana zdaniem polegałoby kłamstwo tych dwóch instytucji? Pisze Pan, że Pana matka przez całe życie była nieszczęśliwa. No to zupełnie tak jak moja. Oui, en fait, ma mère s'est mariée à l'âge de 20 ans. Et à 23 ans, elle avait déjà deux enfants, mon frère aîné et moi. Elle en a eu deux autres par la suite. Mais très vite, elle a détesté mon père. Le mariage est une institution étrange, puisque on s'engage pour l'avenir, alors que nous savons bien que les sentiments peuvent changer au fil des années. Et ma mère a vécu avec mon père pendant 55 ans. 55 ans pendant lesquels elle l'a détesté. Jamais un mot gentil, jamais un geste de tendresse. Ma mère détestait mon père. Il le lui manifestait presque quotidiennement. Mais il continuait à vivre dans le même appartement, à dormir dans le même lit. Et qu'est-ce que c'est qu'une institution où vous devez dormir pendant 55 ans avec quelqu'un que vous détestez dans le même lit?
Évidemment, ici, il y a un ensemble de questions de classe, de genre, bien sûr, parce que ma mère a essayé plusieurs fois. À un moment, elle a voulu divorcer. Je me souviens, quand j'étais enfant, elle est allée au palais de justice à Reims. Elle nous avait emmenés, mon frère aîné et moi, au palais de justice pour commencer une procédure de divorce. Et puis, elle y a renoncé. Et quand j'ai écrit « Retour à Reims » et que je l'ai interrogée sur pourquoi elle n'avait pas divorcé, elle m'a dit « Mais tu sais, pour les femmes, à cette époque, c'était difficile, c'est pas comme maintenant. Comment j'aurais pu faire, moi, avec deux enfants, toute seule, pour vous nourrir et vous élever, et puis payer un loyer ?» Et surtout, elle m'a dit « Et j'avais peur que ton père vienne, comme elle a dit, faire... » du cinéma devant, c'est-à-dire hurler devant chez moi tous les soirs. Elle avait peur. Aujourd'hui, ce sont des phénomènes bien connus. Les hommes qui n'acceptent pas que leur compagne les quitte et qui viennent les menacer, et parfois pire que les menacer. Mais à l'époque, ça existait, mais ça n'avait pas de nom, ça n'était pas thématisé par le mouvement féministe, évidemment. Et ma mère n'avait pas de soutien, et donc elle est restée avec mon père, parce que le mariage, on peut penser, le mariage, c'est aussi le divorce, mais le divorce pour une femme de la classe ouvrière, à l'époque, et je dirais sans doute encore aujourd'hui, ce n'est pas si simple. Donc il y a des conditions financières de l'émancipation, de la liberté, et ma mère n'avait pas ces conditions financières. Odpowiem tak. Moja matka wzięła ślub w wieku 20 lat. W wieku 23 lat miała już dwoje dzieci, czyli mojego brata i mnie, a później urodziło się jeszcze dwóch moich braci. Bardzo szybko zaczęła nienawidzić mojego ojca. Także małżeństwo to jest co najmniej dziwna instytucja. Jest to zobowiązanie się na przyszłość, na wiele lat, w momencie, gdy wiemy, że uczucia mogą się zmienić. Moja matka przeżyła z moim ojcem razem 55 lat, przy czym przez cały ten czas go nienawidziła, nie mówiła mu żadnych miłych słów, nie wykazywała w stosunku do niego jakichkolwiek miłych gestów, nie okazywała codziennej czułości. Pomimo tego mieszkali w tym samym mieszkaniu, spali w tym samym łóżku, więc proszę sobie wyobrazić, jak to jest przez 55 lat dzielić łoże z człowiekiem, co do którego nie żywi się jakichkolwiek pozytywnych uczuć. I w tym kontekście zastanówmy się właśnie, czym jest ta instytucja małżeństwa, czy też jaka ona jest. Wydaje mi się, że jest to w dużej mierze też powiązane z klasami społecznymi, bo w pewnym momencie moja matka uznała, że chciałaby się rozwieść z ojcem. Razem z bratem zaprowadziła nas do Pałacu Sprawiedliwości, gdzie postanowiła rozpocząć całą procedurę rozwodu, ale ostatecznie to nie doszło do skutku. Gdy zadałam jej takie pytanie, dlaczego się z nim nie rozwiodła, powiedziała, że wiesz, to nie jest takie łatwe, jak sobie myślisz. Kiedyś to było też zupełnie inaczej. Poza tym, jak ja bym sobie miała z wami dwoma później sama poradzić. Jest jeszcze czynsz do zapłacenia i tak dalej. A poza tym sam wiesz, że ojciec pewnie przychodziłby co wieczór pod nasze okna i robił cały cyrk. Znamy zresztą takie sytuacje i też w dzisiejszych czasach wiemy, że mężowie przychodzą, grożą żonom czy byłym żonom i różne gorsze rzeczy nawet mogą się zdarzyć. Także kiedyś brak było na to nazwy, później pojawił się ruch feministyczny i trochę sytuacja się zmieniła. Więc małżeństwo bardzo często nierozłącznie związane jest z rozwodem, ale sprawy nie przedstawiają się tak prosto w różnych klasach społecznych, bo są powiązane po prostu z warunkami finansowymi kobiety. Potrafi pan powiedzieć bez ogródek, że nie kochał pan rodziców i że nic nie łączy pana z braćmi. Może ich pan nie oglądać choćby i przez 30 lat. Podkreślmy, że nie uchyla się pan od powinności wobec krewnych, które nakłada na nas prawo, ale nie pozwala pan rodzinie szantażować się emocjonalnie.
Nie pisze pan tego wprost, ale rozumiem, że pana zdaniem nikt nie ma prawa żądać od nas takiego poświęcenia dla rodziny, które prowadziłoby nas na krawędź samozniszczenia, zwłaszcza jeśli nie ma w nas miłości dla krewnych. Tymczasem społeczeństwo wymaga tego od nas jako czegoś rzekomo naturalnego, tak? Kto nie kocha mamusi i tatusia, zostaje ogłoszony potworem. Powołuje się pan w tym kontekście na tradycję durkheimowską i cytuje Marcela Mossa, który napisał, że uczucia nie są zjawiskami wyłącznie psychologicznymi czy fizjologicznymi, ale też zjawiskami społecznymi i że cechuje je wyraźny brak spontaniczności i najwyższy stopień konieczności. Czy zechciałby pan skomentować tę myśl Mossa, rozwijając ją może i ukonkretniając w odniesieniu do pana książki? Oui, la tradition sociologique française de Durkheim, c'est-à-dire le grand sociologue français du début du XXe siècle et son disciple Marcel Mauss, cette tradition a beaucoup insisté sur le fait que les sentiments n'étaient pas des sentiments psychologiques, mais des effets des structures sociales, on peut dire, et c'était des sentiments collectifs produits par la société et quasiment obligatoires. Marcel Mauss étudie par exemple les rituels de deuil dans des sociétés en Australie ou en Polynésie, je ne sais plus, et il montre comment l'expression du deuil, de la douleur est ritualisée et que il y a des formes à respecter et que ce n'est pas un sentiment personnel, psychologique, c'est une sorte d'obligation sociale que chacun doit respecter. Et au fond, ce que Marcel Mauss écrit s'applique évidemment à nos sociétés d'une manière légèrement transformée, mais malgré tout c'est la même chose. Il y a des sentiments. Une obligation sociale s'impose parce qu'elle se présente à nous comme un sentiment personnel, familial, l'amour pour la famille, l'amour pour la mère, l'amour pour le père, etc. Et donc, c'est la force des sentiments familiaux est une obligation sociale qui se présente à nous comme une expression personnelle, affective. Et donc, ici, j'essaie de réfléchir là-dessus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer sa mère, je dis que aimer sa mère est une obligation sociale et qu'on peut aussi s'émanciper de cette obligation sociale jusqu'à un certain point. Je finirai ma réponse. Socjologowie francuscy z początku XX wieku i później ich uczeń, którego pani zacytowała, faktycznie mówią, i to jest pewna tradycja, że uczucia nie mają nic wspólnego z psychologią, natomiast że są one skutkami pewnych struktur społecznych, które istnieją w społeczeństwie i są wyprodukowane przez społeczeństwo, w związku z tym są obowiązkowe. Można się przyjrzeć tutaj w książce autora, którego pani cytowała, jak wygląda żałoba w Australii, czy w Polinezji, czy jeszcze w innych miejscach na świecie. Tam przeżywanie smutku czy żałoby jest rytualizowane. Nie jest to indywidualne przeżycie, różne dla każdego człowieka, ale w pewnym sensie jest narzucone społecznie i należy w taki, a nie inny sposób w konkretnych miejscach przechodzić żałobę. I tak właśnie tradycja, ta myśl w pewnym sensie może być zastosowana do uczuć w stosunku do rodziny, z pewnymi oczywiście zmianami. Natomiast konsekwentnie twierdzę, że takie uczucia wobec rodziny są obowiązkiem społecznym, który jest narzucany i miłość chociażby do ojca, do matki, czy właśnie do rodziny jako instytucji jest w pewnym sensie obowiązkiem społecznym. Ale, i taka jest też dalsza część mojej refleksji, którą dopowiem, z tej narzuconej obowiązkowej miłości do matki, czy ojca, czy instytucji można się w jakiś sposób wyzwolić.
Et quand j'ai quitté ma famille, par exemple, pour aller vivre à Paris, j'ai voulu mettre ma famille à distance parce que je voulais devenir quelqu'un d'autre, m'inventer autrement, quitter mon milieu social où régnait une homophobie omniprésente et très difficile à vivre pour quelqu'un comme moi, enfin pour tout jeune gay, toute jeune lesbienne. L'homophobie est quelque chose d'extrêmement difficile à vivre quand on est un adolescent ou post-adolescent. Donc j'ai voulu quitter ce milieu et acquérir une culture littéraire, artistique, changer de milieu. Et donc j'ai totalement, quasiment totalement, pas totalement, mais presque totalement rompu avec ma famille. Je me disais, je vis avec mes amis que j'ai choisis, je n'ai aucune obligation d'avoir des liens avec ma famille que je n'ai pas choisis. Et puis, quand mon père est mort, je suis allé voir ma mère. Et de ce retour à Reims est né le livre « Retour à Reims » où j'explicite ce parcours de retour. Et dans ce livre-là, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui m'a poussé à retourner voir ma mère. Et dans une émission de radio, après la sortie de Vie vieillesse et mort d'une femme du peuple, l'animateur de l'émission m'a dit, l'animatrice d'ailleurs, c'était une question d'une femme évidemment, m'a dit quels sont vos sentiments à l'égard de votre mère. Et est-ce que c'est de l'amour? J'ai dit ah non. Elle me dit de la tendresse? Ah non. Alors c'est quoi? J'ai dit, d'abord la compassion pour une femme qui souffrait, dont le corps était traversé par des douleurs permanentes, et surtout la gratitude, parce que en revenant chez ma mère, voir ma mère, il y avait un sentiment ici qui n'était pas imposé socialement, mais qui était que je me rendais compte, un peu tard, mais je me rendais compte que ma mère, si j'étais devenu ce que je suis devenu, c'est parce que ma mère allait travailler en usine tous les jours pendant 15 ans pour que je puisse aller au lycée, puis entrer à l'université. Et donc, elle a travaillé en usine pour que je puisse me séparer d'elle, et par gratitude, je devais, étant devenu quelqu'un d'autre, je devais revenir vers elle et faire tout ce que je pouvais pour l'aider. Et les dernières années ont été difficiles, pour aller la voir autant que je pouvais, pour l'aider dans les dernières années et l'entourer dans les dernières années de sa vie. Więc ja przeprowadziłem się do Paryża w którymś momencie mojego życia i bardzo chciałem zerwać ze swoją rodziną, utrzymywać duży dystans z nią. Chciałem się stać kimś zupełnie innym. Chciałem opuścić środowisko, z którego się wywodziłem, szczególnie dlatego, że było ono bardzo homofobiczne. Homofobia była wszechobecna w miejscu, z którego pochodzę. Było to bardzo trudne, zwłaszcza dla młodego geja, którym byłem, i później trochę starszego, ale było to dla mnie absolutnie nieznośne. W związku z tym postanowiłem opuścić to miejsce, a jeszcze inną motywacją do zdystansowania się i opuszczenia rodziny było to, że chciałem zdobyć wiedzę, chciałem nabyć nową kulturę, wiedzę literacką i artystyczną. Tak więc krok po kroku prawie zerwałem całkowicie więzi ze swoją rodziną w tamtym okresie. Skupiłem się na życiu z przyjaciółmi, których nikt mi nie narzucił z obowiązku, tak jak to w przypadku jest rodziny, której sam nie wybrałem. I takim przełomowym momentem była śmierć mojego ojca. Wtedy powróciłem do Reims. To właśnie wyjaśniam w swojej pierwszej książce wydanej po polsku Powrót do Reims. Tam mówię o tym, jaką drogę przebyłem. Natomiast druga książka, Życie, starość i śmierć kobiety z ludu, mówi, dlaczego postanowiłem niejako odnaleźć się ponownie ze swoją
matką. W pewnym, znaczy pewna dziennikarka, z którą rozmawiałem, zadała mi pytanie odnośnie uczuć, jakie żywię do własnej matki. Zapytała mnie, czy to miłość, jaką do niej w tej chwili żywię, więc zaprzeczyłem. Czy to czułość, również zaprzeczyłem. Czy to współczucie? Może współczucie faktycznie z powodu cierpienia i bólu, jakiego doświadczyła przez tyle lat i którego byłem świadkiem. Ale myślę, że przede wszystkim takim dominującym uczuciem jest wdzięczność. I to jest uczucie, które nie zostało mi narzucone społecznie. Jestem dzisiaj tym, kim jestem i jestem w miejscu, w którym jestem, dlatego że moja matka przez 15 lat harowała w fabryce. Tylko dzięki temu mogłem uczyć się w liceum, mogłem uczyć się na uniwersytecie i paradoksalnie tylko dzięki temu mogłem się od niej odseparować. Także w tym trudnym, późnym okresie jej życia z wdzięczności zwróciłem się do niej, żeby ją wesprzeć, pomóc, żeby ją widzieć, jak często to się dało i w tym trudnym czasie po prostu jej towarzyszyć. Wydaje mi się, że na podobnej zasadzie społeczeństwo wmawia kobietom instynkt macierzyński. To podobnie działa. Pisała o tym Elisabeth Badinter w swojej historii miłości macierzyńskiej. Ale idźmy dalej. Pisze pan, nie chodzę na cmentarze. Nie był pan ani na pogrzebie ojca, ani na pogrzebie matki. To bardzo odważne deklaracje. Sądzę, że w kraju takim jak Polska mogłyby spotkać się z ostrą reakcją, gdzie nie, gdzie przynajmniej, bo my jesteśmy krajem, który stoi na grobach. Znaczy, nasza tożsamość rośnie na cmentarzu. Już niedługo, 1 listopada, wszystkie cmentarze w kraju zapłoną tysiącami zniczy. Nad grobami będą się spotykać rodziny, będą się też kłócić. W niektórych z nich poleje się sporo alkoholu. Będą ofiary na drogach, o których poinformuje nas policja w ramach corocznej akcji Znicz. Chciałabym w związku z tym zapytać, jakie racje, jakie przekonania stoją za pana luźnym stosunkiem do takich rzeczy jak pogrzeb, odwiedzanie cmentarzy, czy na przykład wierność ostatniej woli osoby zmarłej? Jaki jest pana stosunek do zmarłych i tego, co pan tak pięknie nazwał obecnością ich nieobecności? Oui, je n'ai jamais de point de vue prescriptif et normatif. Je ne dis jamais il faut, il ne faut pas. Je dis moi, je n'ai pas envie, moi, je ne veux pas. Je sais qu'il y a des traditions, notamment dans les pays particulièrement traditionnalistes et attachés, même dans les milieux les plus progressistes, attachés aux valeurs traditionnelles, avec le vieux fond de catholicisme. Je sais qu'il y a un attachement à ces valeurs traditionnelles. Je ne juge pas, je ne condamne pas, évidemment, mais moi, je veux... j'ai construit ma vie dès le départ en m'éloignant de ma famille en brisant, si je peux dire, les règles sociales, la normalité sociale, les rituels sociaux. Et donc, ma liberté, je l'ai construite sur... cette rupture avec les obligations sociales et les obligations de la tradition, des traditions sociales, des rituels traditionnels, l'enterrement, aller au 1er novembre sur la tombe. Parce qu'en plus, mes parents ont été incinérés, donc je ne peux pas aller sur leur tombe, même si je voulais, je ne pourrais pas, mais s'il y avait une tombe, je n'irais pas. Parce que je suis incroyant, mécréant, le geste de mettre des fleurs sur un morceau de pierre ne me semble pas avoir de signification particulière. Je peux penser à ma mère, je peux penser à mes amis. J'ai eu des amis très proches qui sont morts et leur mort m'a produit en moi une très grande douleur, une très grande blessure qui des années après dure encore. Mais je ne vais pas sur leur tombe
parce que cette blessure pour moi est une blessure personnelle et je ne veux pas, je n'ai pas du tout l'intention de me laisser prendre par les obligations sociales pour exprimer ces sentiments. Donc moi je suis quelqu'un qui veut être libre. Et être libre, ça veut dire se libérer aussi des obligations et des injonctions sociales. Et donc, je sais que ça déplaît à un certain nombre de gens, mais c'est aussi toute ma vie, ce que j'ai fait a déplu à un certain nombre de gens. Quand j'étais un jeune gay, ça déplaisait à beaucoup de gens. Quand je suis devenu un gay plus âgé, ça déplaisait à beaucoup de gens. J'ai reçu beaucoup d'insultes parce que j'étais gay. Et comme tous les gays, d'ailleurs, toutes les lesbiennes, toutes les personnes qui appartiennent à une minorité sexuelle, raciale, etc. J'ai toujours construit ma vie contre l'injonction sociale et la normalité sociale, et donc je veux continuer. Et même si on me critique, tout le monde a le droit de me critiquer, je n'ai pas l'intention de changer. Ja nigdy nie chciałem mówić w sposób nakazujący cokolwiek, czy w jakikolwiek narzucający jakieś normy. Nie mówię nigdy, że coś trzeba albo czegoś nie trzeba, czy wolno, nie wolno. Mówię tylko to, na co mam ochotę albo nie mam ochoty, czego nie chcę. Wiem, że istnieją tradycje i wiele państw, w których te tradycje są kultywowane. Jest to dla nich bardzo ważny element i tutaj sobie zdaję sprawę, że nawet w społeczeństwach bardzo rozwiniętych i progresywnych pewne tradycyjne wartości są szanowane i są przywoływane i ja to jak najbardziej rozumiem. Ja tego, broń Boże, nie osądzam. W żaden sposób tego nie krytykuję. Natomiast mogę mówić tylko o sobie i od samego początku starałem się oddalać od swojej rodziny, co było już złamaniem pewnej normy społecznej. Było to czymś niezgodnym z jakimś społecznym rytuałem powszechnie obowiązującym. I moja wolność opiera się właśnie na tym, że zrywam z tradycjami. Z tego właśnie powodu nie poszedłem na pogrzeb ani ojca, ani matki i 1 listopada nie chodzę na groby, żeby składać na nich kwiaty czy zapalać znicze. Zresztą moi rodzice i tak spoczywają w urnie, więc nawet gdybym chciał, to bym nie mógł im takiego znicza zapalić, a zresztą nawet i tak bym nie chciał. Poza tym jestem niewierzący. A jeszcze inna sprawa, że gest polegający na tym, że się kładzie kwiaty na jakimś kamieniu na cmentarzu, w ogóle dla mnie szczególnie nie ma głębszego znaczenia. Także ja mogę się zwrócić myślami w kierunku moich zmarłych przyjaciół. Odczuwam wtedy ból. Przypominam sobie o takich ranach, jakie we mnie ta ich śmierć spowodowała, pomimo upływu wielu lat. Ale bynajmniej nie popycha mnie to do tego, żeby iść na ich grób, bo nie uznaję, że w jakikolwiek sposób będzie to dla mnie pomocne czy znaczące. Na pewno nie poddaję się tu temu społecznemu obowiązkowi czy normie. Chciałbym być przede wszystkim wolny i wolny w moim rozumieniu oznacza wyzwolony z nakazów społecznych. Wiem, że wiele takich oznak zerwania z nakazami społecznymi nie jest miło przyjmowanych przez wiele osób. I wielu osobom nie podobało się to, gdy byłem młodym gejem, wielu osobom nie podobało się to, gdy byłem starszym gejem. Wiele obelg usłyszałem w związku z tym na swój temat, tak zresztą jak wszystkie osoby nienormatywne słyszą na swój temat. Osoby, czy to ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną, są wyszydzane i ich postawa wielu osobom się nie podoba, więc ja buduję swoje życie w kontrze do pewnej społecznej normatywności, a jak słyszę krytyki, to bynajmniej nie powoduje to we mnie chęci zmiany.
Juste un petit mot. Dans son dernier livre, Édouard Louis, son dernier livre qui vient de paraître en France, qui s'appelle L'effondrement, Édouard Louis écrit cette belle phrase: les familles vous chassent, puis elles vous reprochent d'être parties. Et on peut dire la même chose des normes sociales. Les normes vous chassent, vous excluent, puis elles vous reprochent de vouloir construire votre vie en dehors de la normalité sociale. Eh bien, oui, mais l'émancipation, c'est aussi se libérer de ces contraintes et de ces normes. Et si les femmes avaient respecté toutes les normes qu'on voulait leur imposer, le monde serait un peu plus difficile pour elles aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il est facile, mais en tout cas, les femmes ont conquis une liberté en se libérant de certaines obligations et de certaines contraintes par ces grands mouvements, ces grandes réflexions par Simone de Beauvoir et d'autres, bien sûr. Zresztą Édouard Louis napisał w swojej ostatniej książce, która jeszcze nie została w Polsce wydana, pojawiła się niedawno we Francji, francuski tytuł to Effondrement, w wolnym tłumaczeniu Upadek, że rodziny nas wyganiają, a później nam zarzucają, że żeśmy odeszli. I tak samo myślę, można powiedzieć o normach, czyli że normy nas niejako przeganiają, odrzucają, odpychają, a potem jest pewne zdziwienie, że się zbudowało życie poza pewną rzeczywistością uznawaną jako normatywną. I tutaj ten aspekt wyzwolenia się i takiej siły wyzwolenia się wydaje mi się, że jest bardzo ważny. Myślę, że gdyby kobiety nie wyzwoliły się z wielu obowiązków, jakie normy społeczne na nie nałożyły, to ich dzisiejszy świat byłby inny, trudniejszy dla nich. Chociaż wcale nie twierdzę, że w tej chwili jest zupełnie łatwy. Natomiast one poprzez to, że się wyzwoliły, miały bezpośredni wpływ na kształt ich życia i działo się to poprzez oczywiście różne duże ruchy społeczne, o czym szeroko pisze Simone de Beauvoir. Jasne. Pamiętam, jak mniej więcej 30 lat temu, byłam wtedy studentką, moja mentorka Maria Janion, wybitna literaturoznawczyni, historyczka idei, przyniosła na nasze seminarium z historii literatury romantycznej, epoki romantyzmu, świeży numer tygodnika Le Nouvel Observateur. Tematem numeru była l'amitié passion, przyjaźń, miłość, czyli taka przyjaźń, która zajmuje w naszym życiu miejsce dawniej należące do miłości. Została ona tam opisana jako taki właśnie nowy trend społeczno-uczuciowy. I pamiętam, że profesor Janion była zafascynowana tym trendem, my zresztą jej słuchacze również. Pan również porusza temat tej relacji z wyboru, jaką jest przyjaźń, jako najważniejszej w życiu więzi. A pana partner życiowy, Geoffroy de Lagenerie, napisał o tym książkę całą. Ciekawa jestem, jak bardzo ten trend umocnił się we Francji od czasu tamtego wydania Le Nouvel Observateur i czy może zawiązał się jakiś ruch społeczny na rzecz równouprawnienia związków przyjacielskich z małżeństwami hetero i homoseksualnymi? Dans son livre, Geoffroy cite une sociologue française qui montre que quand quelqu'un se marie, entre en couple, se marie et a des enfants, cela divise par 5 ses relations extérieures au couple et que ça divise par 7 ou 8 le nombre de sorties au cinéma, au restaurant, au café chaque semaine ou chaque mois. Et donc ça veut dire que le couple, la famille peut aussi être un enfermement et une femme a écrit à Geoffroy de Lagenerie pour lui dire: c'est exactement ce que ma vie, c'est ce que vous décrivez. Quand je me suis mariée, j'ai perdu toutes mes amies. Et les seuls amis que nous avions, c'était ceux de mon mari. Et donc, c'est toujours les femmes qui payent le prix social. Et
Ici, le, comment dire, c'est une réflexion importante, c'est aussi le, comment il y a des cercles d'amis qui sont des cercles, par exemple, créatifs. Les impressionnistes au 19e siècle, les surréalistes au 20e siècle, Sartre et Beauvoir, qui n'est jamais simplement Sartre et Beauvoir, mais tout le monde qui tournait autour d'eux, à un moment Albert Camus, Alberto Giacometti, Violette Leduc, Colette Audry et tant d'autres, l'équipe des temps modernes. Les amitiés, elles ne sont jamais, on croit que c'est deux ou trois, mais l'amitié, c'est plus, toujours plus que deux ou trois, parce que chacun a ses propres amis. On rencontre des amis de ses amis, on devient. Et donc, c'est une phrase que Geoffroy a dite dans une émission: j'ai plus d'amis hétérosexuels qui n'ont pas d'enfants que d'amis gays qui ont des enfants. Et de fait, c'est vrai, parce que moi, j'ai des amis gays qui ont eu des enfants, des amis très proches. Ayant des enfants, ils ont quitté Paris parce que c'est trop cher. Ils se sont installés en lointaine banlieue. Et des gens que je voyais une fois par semaine ou trois fois par mois, je ne les vois plus. Et donc, alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas se vivre en couple ou avoir des enfants. Je dis qu'il y a une réalité sociologique ici, que l'amitié, que le couple empêche l'amitié et souvent empêche la création. On voit bien Sartre et Beauvoir. Moi, je suis devenu ami, par exemple, avec Thomas Ostermayer, le metteur en scène de théâtre qui dirige la Schaubühne à Berlin, parce qu'il a adapté mon livre Rückkehr nach Reims, Retour à Reims. Nous sommes devenus amis, très proches. Je suis devenu ami avec Chantal Mouffe, la philosophe politique, qui vit seule à Londres et écrit ses livres et ses articles, fait ses conférences, etc. Et donc, ici, l'amitié donne une sorte de liberté de discussion, de création, comment dire, on élabore en commun. Et trois, dans le livre, je peux encore dire, trois, dans le livre de Geoffroy, c'est Édouard Louis, lui Geoffroy et moi. Mais le chiffre n'est pas... trois, ça ne veut pas dire, comme je disais sur Beauvoir et Sartre, trois, ce n'est pas trois. C'est tous les gens que nous voyons chaque semaine. Mon amie Judith Butler, qui est à Paris en ce moment, et je ne peux pas dîner avec elle puisque je suis ici, mais qui m'a écrit tout à l'heure. Les cercles d'amitié sont quelque chose de très important. Alors, il ne faut pas non plus avoir une... Quand vous dites, est-ce qu'il y a une nouvelle tendance, ça, je ne sais pas, mais on voit que c'est une question qui revient régulièrement. Comment des gens essaient de penser leur vie, une utopie, l'utopie amicale. Roland Barthes a écrit des choses très belles sur ça. Une utopie amicale, vivre avec ses amis. Vivre avec ses amis en dehors des normes sociales. Et ça, je trouve que c'est très important et très beau. Et le livre de Geoffroy, il dit que c'est une utopie sociale, que d'autres modes de vie sont possibles que simplement le couple, la famille, les enfants, avec la femme qui s'occupe de... ou dans les couples gays, peut-être l'un qui fait la cuisine et l'autre qui regarde le match de télévision. Donc il peut y avoir une utopie d'autres modes de vie, d'inventer d'autres modes de vie. Et ça, je trouve que la question de l'amitié est une question tout à fait centrale. Il y a un très beau texte de Michel Foucault qui s'appelle « L'amitié comme mode de vie ». Et c'est un peu ça que nous essayons, dans notre vie quotidienne, de mettre en pratique, l'amitié comme mode de vie. Geoffroy de Laganerie, mój przyjaciel, napisał między innymi
Pisał między innymi o przyjaźni, o ślubie, o dzieciach i cytuję takie dane liczbowe w swojej książce, że po ślubie relacje ze światem zewnętrznym w małżeństwie spadają o 5%. Wyjścia do restauracji, kawiarni czy kina spadają o 7 czy 8%, co wskazywałoby na to, że od momentu ślubu zaczynamy się coraz bardziej izolować czy też zamykać we własnym gronie. Ja tak samo jak mój przyjaciel podzielam bardzo wiele jego punktów życia. Uważam, że życie może zupełnie toczyć się swobodną drogą poza małżeństwem. Można mieć, zresztą bardzo często tak się dzieje, że w małżeństwie to kobieta poświęca swoich przyjaciół i po ślubie spotyka się tylko z przyjaciółmi męża. Takie było wyznanie jednej z czytelniczek Geoffroy po tym, jak zapoznała się z jego opiniami w jego książce. Także chciałbym też taką opinię tu Państwu przytoczyć. Uważam, że kręgi przyjacielskie są bardzo ważne i mają bardzo długą tradycję. Znamy już ważne kręgi czy impresjonistów, czy surrealistów w poprzednich epokach, czy też przykład Sartre i Beauvoir, którzy wokół siebie gromadzili bardzo wielu przyjaciół i ta ich relacja nie ograniczała się tylko do ich dwojga. Na ich spotkania przychodzili i Camus, i Giacometti, i Colette, i wielu, wielu innych znamienitych gości i ich przyjaciół. Przyjaźnie również nie ograniczają się tylko do dwóch czy trzech osób. Zawsze to jest szerszy krąg, bo okazuje się, że nasi przyjaciele mają swoich przyjaciół i stają się często naszymi przyjaciółmi. W Geoffroy w jednym z programów telewizyjnych powiedział, że ma więcej przyjaciół heteroseksualnych z dziećmi niż przyjaciół homoseksualnych, którzy nie mają dzieci i chciał przez to powiedzieć, że co zresztą sami wspólnie stwierdziliśmy, że po tym jak związki już bez względu na płeć zaczynają mieszkać razem, mają dzieci, przeprowadzają się na przedmieścia, to przestajemy ich widywać. Dochodzi do tego zamknięcia czy ograniczenia kręgu przyjaciół, o którym wspominałem wcześniej. Także mogę powiedzieć, że w pewnym sensie małżeństwo przeszkadza przyjaźni, że przeszkadza twórczości i natomiast przyjaźń bardzo takim twórczym pierwiastkom sprzyja. Mogę powiedzieć, że po tym jak Thomas Ostermayer, reżyser, niemiecki reżyser teatralny, stworzył przedstawienie na podstawie mojej książki Retour, Powrót do Reims, bardzo się zaprzyjaźniliśmy i ta przyjaźń nadal trwa. Mam również fantastyczną przyjaciółkę Chantal Mouffe, która mieszka sama, co prawda w Londynie, ale tam nadal pisze i daje wykłady i to jest moja wspaniała przyjaciółka. Wydaje mi się, że przyjaźń daje pewną swobodę i wolność dyskursu i tworzenia. Do tego bym ją w dużej mierze sprowadził. A mój przyjaciel Geoffroy de la Ganerie pisze książkę zatytułowaną Trzech, mając na myśli nas trzech, czyli Edwarda Louisa, mnie i niego samego. Ale tak jak już wspomniałem, ta liczba 3 nie jest w zasadzie ostateczną, bo wszyscy, których widujemy co tydzień, z którymi się spotykamy, którzy są naszymi przyjaciółmi, również mają w tej książce swoje miejsce. Zresztą tutaj chcę też chociażby wspomnieć o Judith Butler, która przed chwilą do mnie napisała, że jest w Paryżu i może byśmy wyszli razem na kolację, ale niestety nie mogę, bo jestem tu teraz z Państwem. Także krąg przyjacielski jest czymś szalenie ważnym i na Pani pytanie, czy jest to jakaś nowa tendencja, czy moda, nie umiem odpowiedzieć, nie wiem, czy tak jest, ale na pewno temat przyjaźni nieustannie powraca i Romain Barthes pisał o tym, że utopią byłoby właśnie żyć wspólnie z przyjaciółmi poza normami społecznymi. Wydaje mi się, że to jest bardzo piękne stwierdzenie.
stwierdzenie. Natomiast Geoffroy de La Gandrie, pisząc swoją książkę, chciał przekazać czytelnikom, że istnieją też inne opcje możliwe w życiu poza takim tradycyjnym schematem polegającym na tym, że jest klasyczne małżeństwo, żona stoi przy garach, a mąż ogląda mecz. Także utopie tego typu służą nam temu, żeby wymyślać inny sposób bycia niż ten, który wydaje się być jedyną obowiązującą normą. A na koniec jeszcze tylko chcę powiedzieć, jak ważna też dla mnie była książka Michela Foucault, która jest zatytułowana Przyjaźń jako sposób na życie. I chcę tylko powiedzieć jeszcze, że książka mojego przyjaciela Geoffroy de La Gandrie ukaże się po polsku w przyszłym roku. O, wspaniale. To jest fascynujące. Miałabym jeszcze mnóstwo pytań z tej dziedziny, ale myślę, że musimy przejść do tego pierwszego tematu, pierwszoplanowego. Więc przejdźmy. O tym, że pana 83-letnia matka trafiła ostatecznie do domu opieki, przesądziło kilka czynników. Między innymi, jak pan pisze, realia współczesnych struktur rodzinnych. Czy zechciałby pan powiedzieć krótko, jakie to realia? La réalité est simple, c'est qu'il n'y avait pas d'autre solution. Ma mère habitait dans la périphérie de Reims et elle tombait chez elle quand elle se levait pour aller prendre sa douche le matin. L'infirmière la trouvait par terre il fallait appeler les pompiers parce qu'elle ne répondait plus et les pompiers arrivaient, cassaient la fenêtre. Donc ça ne pouvait pas durer comme ça. Et moi j'habite à Paris. Un de mes frères habite près de Bordeaux, dans le sud de la France. Un habite en Belgique et le quatrième habite à l'île de la Réunion, c'est-à-dire tout en bas de l'Afrique. Et donc il est évident qu'il n'y avait pas d'autre solution que de l'installer dans une maison de retraite. Et pour moi, c'est aussi quelque chose de très important que il y ait des structures qui s'occupent du soin, de l'accueil et du soin apporté aux personnes très âgées. Elle avait 87 ans, et aux personnes très âgées, surtout qui perdent leur autonomie physique. C'est ça, c'est pas que ma mère était très âgée, c'est qu'elle ne pouvait presque plus marcher. Et donc, il n'y avait pas d'autre solution que elle habitait un petit appartement, et il n'y avait pas d'autre solution que de l'installer dans une maison de retraite. Je pensais, quand c'était au nord de Reims, à 30 km au nord de Reims, et je pensais que quand je l'ai installée, quand je suis allé la voir, je pensais que j'irai la voir 2, 3, 4 fois par mois pendant 3, 4, 5 ans, parce que elle ne pouvait plus beaucoup marcher, mais elle parlait, son corps était diminué, mais elle parlait presque normalement. Et puis elle a décliné subitement et elle est morte au bout de 7 semaines. Et j'avoue que mes réactions ont toujours été en retard par rapport à la situation. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Je n'ai pas compris. Et donc, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est que nous ne sommes pas formés pour ça. C'est la première fois que j'avais une mère qui mourait, évidemment. Nous n'avons qu'une mère. Et je ne savais pas comment réagir. Je ne savais pas quoi faire. Et je téléphonais presque tous les jours au médecin de la maison de retraite. J'avais des conversations avec elle, mais ce qu'elle me disait ne m'informait pas sur la situation. Jusqu'à la dernière semaine,
où elle m'a dit « Je passe votre mère en soins palliatifs, attendez-vous à son décès la semaine prochaine. » Et j'étais stupéfié par cette phrase, puisque je n'avais pas du tout compris que la santé de ma mère s'était détériorée à ce point-là. Rzeczywistość społeczna w moim przypadku była dosyć prosta. Otóż nie mieliśmy innego wyjścia, jak tylko umieścić matkę w domu opieki. Moja matka mieszkała na peryferiach miasteczka Rens i w którymś momencie swojego życia zaczynała upadać. Upadała, jak szła rano pod prysznic, czy upadała, jak wieczorem chciała iść do toalety. Pielęgniarka zdarzało się, że odnajdywała ją po prostu na podłodze. Zdarzało się też, że strażacy musieli wybijać okno po to, żeby dostać się do środka, bo nie była w stanie otworzyć drzwi. Ja w tym czasie byłem w Paryżu, jeden z moich braci mieszkał w okolicach Bordeaux, drugi w Belgii, trzeci na wyspie Réunion, która jest już zupełnie na dolnym skraju Afryki. Także było dla nas oczywiste, że nie ma dla nas jakiegoś innego rozwiązania niż dom opieki, w którym moglibyśmy umieścić naszą matkę. W ogóle uważam, że to bardzo ważne, żeby istniały takie struktury publiczne, które udzielają opieki i różnych świadczeń dla osób starszych, w kontekście zwłaszcza mojej matki, która trafiła do takiej instytucji w wieku 87 lat i było to głównie spowodowane tym, że po prostu nie była już w stanie samodzielnie mieszkać. Nie widzieliśmy innego rozwiązania. Mieszkała w małym mieszkaniu sama, więc narzuciło nam się to jako sposób, który mógłby nam w tej sytuacji zadziałać. Dom opieki nad osobami starszymi, nie w pełni samodzielnymi, w którym ją umieściliśmy, znajdował się 30 km na północ od Rens. Myślałem, że pewnie ze 2, 3 czy 4 razy w miesiącu będę mógł ją odwiedzać i zakładałem, że będzie to trwało ze 3-4 lata, bo w momencie, kiedy umieszczaliśmy matkę w domu opieki, to ona no co prawda nie tak doskonale chodziła, ale jednakowoż mówiła prawie normalnie. I stan jej pogorszył się diametralnie i dramatycznie bardzo szybko po tym, jak tam zamieszkała i w ciągu 7 tygodni od nas odeszła. Muszę tutaj wyznać, że ja nie nadążałem do końca za tą sytuacją, nie rozumiałem, co się dzieje, jak to się działo. Nie wiem, jak to wyjaśnić. Może można to uzasadnić tym, że tą niewiedzę, to zaskoczenie tym, że nikt z nas nie jest przeszkolony, nie nauczony reakcji i oceny sytuacji, w jakiej się znajduje, bo za każdym razem matka umiera po raz pierwszy. Więc dzwoniłem codziennie do lekarza prowadzącego dom opieki, pytałem, jak się sprawy mają. On tam za wiele też mi konkretów nie mówił, ale w którymś momencie pamiętam, że dostałem od niego taką informację, że proszę pana, proszę się przygotować, w ciągu tygodnia pańska matka odejdzie. I całkowicie byłem tą wiadomością oszołomiony i absolutnie była ona dla mnie niezrozumiała. Właśnie to wspaniale pan opisał, to nienadążanie. Myślę, że wiele osób, które przeżyły śmierć rodzica, śmierć matki, zwłaszcza zna to z własnego doświadczenia, to poczucie, że wszystko jest zbyt szybkie i zbyt zaskakujące i że nie jesteśmy zupełnie przygotowani na to, co nas spotyka. Wykonał pan olbrzymią pracę, żeby przybliżyć nam w swojej książce wewnętrzną perspektywę starości. Należą się panu za to podziękowania. Pomocna w tych dociekaniach, w tych poszukiwaniach była dla pana literatura piękna, a filozofia, poza nielicznymi wyjątkami, pana zawiodła. Pisze pan, że w filozofii człowiek oznacza najczęściej człowieka w pełni sił i w pełni sprawnego. Perspektywa starości jest z niej wykluczona. Jakie to ma konsekwencje społeczno-polityczne, ten brak, ta luka w myśleniu?
l'absence de la vieillesse dans la réflexion, et notamment dans la réflexion politique. Comme je l'écris, tous les concepts, par exemple, de la philosophie politique, sont construits sur l'exclusion de la vieillesse. Le contrat social, ça veut dire qu'on peut contracter. La résistance, ça veut dire qu'on peut résister. La mobilisation politique, ça veut dire qu'on peut se mobiliser. La manifestation, ça veut dire qu'on peut manifester. Et évidemment, tous ces concepts sont construits sans même s'en apercevoir sur l'exclusion fondamentale de la vieillesse. Et il y a presque aucun livre de philosophie, en tout cas que je connaisse, il y en a sans doute dans d'autres pays et dans d'autres langues que celles que je peux lire, c'est-à-dire le français et l'anglais principalement. Il n'y a pas de livre de philosophie, à une ou deux exceptions près. La grande exception, c'est le livre de Simone de Beauvoir, La vieillesse, paru en 1970, qui est un livre tout à fait important, puisque en 1970, Beauvoir constituait la question de la vieillesse comme une question intellectuelle et politique. Et donc, je me réfère beaucoup à Beauvoir. Mon livre peut se lire comme une longue discussion, un long dialogue avec le livre de Simone de Beauvoir. Mais puisque Więc faktycznie można powiedzieć, że brak jest starości w rozmyślaniach, szczególnie filozoficzno-politycznych. Wszystkie koncepty filozoficzne opierają się w dużej mierze na założenia na wykluczeniu starości. Na przykład zasada zawierania umów zakłada, że musi człowiek być w stanie taką umowę zawrzeć, czy zasada stanowienia oporu oznacza, że człowiek jest w stanie się czemuś sprzeciwić. Zasada mobilizacji politycznej zakłada, że jesteśmy w stanie się zebrać i jakąś siłę polityczną zamanifestować w sobie czy na zewnątrz. Zasada manifestacji zakłada, że możemy wziąć udział w jakiejś manifestacji, więc zupełnie niepostrzeżenie bardzo ważne koncepty życia i aktywności polityczno-filozoficznej opierają się na wykluczeniu starości. Faktycznie nie znam wielu książek filozoficznych mówiących o starości, ale tutaj też nie twierdzę, że ich w ogóle nie ma. Ja tylko jestem w stanie czytać po francusku i angielsku i stąd ograniczam to stwierdzenie do dostępnego mi kręgu, więc ono nie ma tam wiele o starości, za być może jednym czy dwoma wyjątkami. I takim jednym z najważniejszych wyjątków jest książka pod tytułem Starość Simone de Beauvoir, którą napisała w 1970 roku i ona tam ustawia temat starości, umieszcza kwestię właśnie zaawansowanego wieku w sercu rozważań politycznych i intelektualnych. I w swojej książce Życie, starość, śmierć kobiety z ludu, ja bardzo szeroko dialoguję i nawiązuję właśnie do tej książki Simone de Beauvoir. Et en fait, pour répondre à votre question, c'est plutôt dans la littérature et dans le cinéma que j'ai trouvé des descriptions, des références, des réflexions, des idées sur la vieillesse, parce que la littérature, évidemment, parle de ces réalités. La philosophie peut les ignorer, mais la littérature ne peut pas les ignorer. Et il y a, alors je ne peux pas donner une liste, mais il y a une série de grands livres sur la vieillesse, de grands films, par exemple le magnifique film de Michael Haneke qui s'appelle en allemand Liebe et en français Amour. Je ne connais pas, pardon, le mot en polonais, mais vous le saurez bientôt, dans quelques instants. Et il y a des grands livres sur la vieillesse. Le livre d'Annie Ernaux, Une femme, sur la vieillesse et la mort de sa mère, qui est une de mes sources d'inspiration. Hélène Cixous, bien sûr, la grande écrivaine Hélène Cixous, qui a écrit un très beau livre sur sa mère, qui s'appelle
plusieurs livres sur sa mère, dont l'un s'appelle « Homère est morte ». C'est difficile à traduire, ça j'imagine, « Homère est morte », mais W rodzaju żeńskim, Homera umarła. Ah, voilà. Et le grand livre de l'écrivain tchèque Bohumil Hrabal qui décrit l'entrée dans la maison de retraite, ce que ça il y a comme je cite beaucoup de textes littéraires, et c'est dans la littérature que j'ai trouvé à la fois des descriptions, des réflexions, mais aussi des émotions. Et comme je voulais que mon livre soit un livre qui contienne les émotions, une théorie qui soit une théorie des émotions, mais aussi une théorie émue, une analyse émue de tout ce que l'on peut ressentir quand on est le fils d'une femme qui est en train de vieillir, de perdre son autonomie et de décliner. Jest natomiast mowa o starości zarówno w literaturze, jak i w kinie. To właśnie w takiej twórczości artystycznej widzę zarówno opisy, jak i pewne idee towarzyszące zaawansowanemu wiekowi i najróżniejsze refleksje, które się przez nie przewijają. I literatura obszernie mówi o tym, jak wygląda rzeczywistość osób starszych. Nie chcę tutaj Państwa zanudzać całą listą książek czy filmów, które na ten temat mówią, ale wspomnę tylko wspaniały film Michaela Haneke, którego niemiecki tytuł to Liebe, po francusku Amour, a po polsku Miłość. Chcę też wspomnieć o wspaniałej książce, która była dla mnie źródłem inspiracji, Annie Ernaux, pod tytułem Pewna kobieta, w której opisuje starość i śmierć swojej matki. Mowa również o tej już wspomnianej Homerze, która umarła. Jest też wspaniała książka Czecha Bohumila Hrabala, który opisuje, co się dzieje, gdy ktoś przekracza próg domu starców, jako właśnie taki stały rezydent. Więc w literaturze mamy wiele opisów, wiele refleksji i jest tam bardzo wiele emocji. I właśnie to chciałem, aby się pojawiło w mojej książce o starości. Zależało mi na tym, by ukazać emocje. Zależało mi, żeby pokazać pewne wzruszenie po tym właśnie, co przeżyłem, wzruszenie tych moich też przeżyć. Mnie jako syna matki, której stan się pogarsza, która się starzeje i która odchodzi. Pisze Pan o fatum starzenia się, fatum, które ciąży na nas wszystkich. Pana stosunek do tego fatum przechodzi różne etapy. Najpierw buntował się Pan z pozycji marksistowskich przeciwko stoicyzmowi zalecanemu przez Kartezjusza w sytuacjach takich jak choroba czy więzienie, na które nie możemy nic poradzić. Potem sam Pan stał się trochę takim kartezjańskim stoikiem, kiedy przekonywał Pan matkę o konieczności przeniesienia się do domu opieki. A w końcu napisał Pan Życie, starość i śmierć kobiety z ludu, powracając na dawne pozycje marksistowskiego buntu, wydaje mi się. Czy dobrze rozumiem tę ewolucję Pana postawy i jak w ogóle możliwy jest, jak może wyglądać bunt przeciwko fatum starzenia się? Il y a longtemps que j'étais marxiste quand j'étais adolescent, et puis j'ai renoncé à mon marxisme en gardant toujours un surmoi marxiste. Quand on oublie tout le marxisme, il faut garder un surmoi marxiste, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des classes sociales. Et j'ai renoncé à ce marxisme, mais je n'ai jamais renoncé au sentiment de révolte, de résistance, d'engagement politique. Mais moi qui avais toujours critiqué la position du stoïcisme, il faut accepter le monde tel qu'il est, l'ordre du monde tel qu'il est, je me retrouvais à dire à ma mère, mais il n'y a pas d'autre solution, il faut être raisonnable. Et parce qu'elle ne voulait pas aller dans une maison de retraite, je lui dis, mais comment allons-nous faire? Moi, j'habite à Paris, je lui ai proposé de venir
dans un EHPAD à Paris, elle n'a pas voulu. Et elle m'a dit non, chez moi, c'est à Reims. C'était comme ça. Donc, je lui ai dit, mais je ne pourrais pas venir te voir tous les jours. Peut-être, mais je veux rester à Reims. Donc, il y a un jeu entre la nécessité à laquelle on ne peut pas échapper et puis la volonté. Et puis, peu à peu, la volonté s'efface. Ma mère est entrée donc dans cette maison de retraite au nord de Afim, au nord de Reims. Il n'y avait pas d'autre solution et je me retrouvais dans la position de celui qui essaie de lui dire « il faut être raisonnable, il n'y a pas d'autre solution, il faut accepter la situation ». Ce qui n'empêche pas que maintenant, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, je me révolte contre la situation des maisons de retraite en France. Du service public en France, de l'hôpital public en France, du service de santé en France, qui sont tout simplement révoltants. Et après 7 ans de macronisme, le service public a été totalement démantelé. Les maisons de retraite sont sous-financées. Il n'y a pas assez de personnel. Et je peux dire que j'accuse les maisons de retraite françaises d'avoir tué ma mère, puisque ma mère se plaignait de ses conditions de vie dans la maison de retraite parce que tout simplement il n'y avait pas assez d'infirmières, pas assez d'aides-soignantes pour s'occuper d'elle et s'occuper des autres résidents. Et ici, il y a un foyer de scandale et donc ma révolte marxiste, et là je rejoins un petit peu Simone de Beauvoir qui à la fin de son livre dit c'est tout le système qu'il faut renverser, et j'ai envie de dire avec Simone de Beauvoir, qui était marxiste à l'époque, oui, c'est tout le système qu'il faut renverser. No, już bardzo dawno temu byłem marksistą i zrezygnowałem w zdecydowanej większości z marksistowskich postulatów. Niemniej jednak zachowałem kilka z nich, w szczególności pojęcie klas społecznych. Natomiast nigdy nie zrezygnowałem ze swojego zaangażowania, z pewnego buntu i z jakiegoś takiego ognia, który we mnie płonie wobec zaangażowania politycznego. Faktycznie przez wiele lat krytykowałem stoicyzm, to, że należy ze spokojem przyjmować pewne rzeczy, akceptować tak, jak one nadchodzą, i w którymś momencie sam jednak tymi słowami zwracałem się do swojej matki, mówiąc, że no, nie ma innego rozwiązania, mamo, trzeba być rozsądnym. Dom starców, w którym ją umieściliśmy, na początkowo zaproponowałem w ogóle, żeby zamieszkała w takiej instytucji niedaleko Paryża, tak bym mógł ją częściej odwiedzać, ale ona mówiła nie, słuchaj, u siebie będę tylko w Reims. Natomiast ja jej mówiłem, że nie będę mógł cię codziennie odwiedzać, no okej, ale wolę w Reims. Także tutaj jest pewna taka zależność, pewna gra między tym, co była, między tym, co konieczne, a tym, co jeszcze było zależne od naszej woli. W którymś momencie ta wola ustępowała miejsca konieczności w przypadku mojej matki i zaczęliśmy używać argumentacji typu nie ma innego rozwiązania, nie mamy wyjścia, i ostatecznie została umieszczona w takim domu opieki w miejscowości Fim na północy od Reims. Ja mówiłem, słuchaj, bądź rozsądna, musimy przyjąć taki stan rzeczy, nie mamy innego rozwiązania, ale z tego buntu, jak wspomniałem, nigdy nie zrezygnowałem i w swojej książce Życie starości, śmierć kobiety z ludu buntuję się przeciwko całemu systemowi opieki publicznej, domu starców i szpitali, które zajmują się osobami starszymi we Francji, dlatego że obserwuję, że po 7 latach makronizmu we Francji ten
system opieki absolutnie idzie ku gorszemu, został zdewastowany, jest niewystarczająco finansowany, nie ma wystarczająco dużo osób do opieki nad osobami starszymi. Mogę wręcz powiedzieć, że oskarżam te instytucje o to, że zabiły moją matkę. Uważam, że są one ośrodkiem wielkich skandali. I tutaj właśnie w jakimś sensie odnajduje się ten mój marksistowski bunt. I tutaj też nawiązuję i sympatyzuję z wówczas marksistowską Simone de Beauvoir, gdy mówiła, że ten system trzeba przewrócić. I ja też w tej książce twierdzę, że ten system należy wywrócić. No właśnie, wchodzi pan w swojej książce w rolę rzecznika osób starszych, tych bardziej zaawansowanych w starości niż my wszyscy, którzy tutaj jesteśmy. Wnoszę to stąd, że byliśmy w stanie tu przyjść o własnych siłach. Ta rola jest jednak paradoksalna, no bo czy da się mówić za kogoś i kogoś upodmiotowić? Z czego miałaby brać się polityczna siła i skuteczność paradoksalnej pozycji rzecznika tych, którzy nigdy nie przemówią i nigdy nie ukonstytuują się jako podmiot? Książka Simone de Beauvoir, o której pan tutaj mówi, Starość, zresztą sam pan to zauważa, poniosła klęskę. Niczego nie zmieniła i nikt o niej nie pamięta. En fait, l'un des points de départ de mon livre, c'est que je me souvenais, quand ma mère est morte, je me suis souvenu de tous les messages qu'elle laissait la nuit sur mon répondeur téléphonique, que je trouvais le matin quand je me levais, dans lequel elle se plaignait, elle disait « je suis malheureuse ici, on me maltraite », elle me décrivait des choses qui n'allaient pas dans sa situation. Et j'ai considéré, là aussi, rétrospectivement, après coup, j'ai considéré que ces messages étaient éminemment politiques, puisqu'elle dénonçait les conditions de vie dans lesquelles elle vivait, qui lui étaient faites par la maison de retraite. Et je me suis dit, mais ce sont des messages politiques, mais qui ont un seul destinataire, moi. Et qu'est-ce que c'est qu'un message politique qui ne peut pas accéder à la sphère publique, qui ne peut pas accéder à la sphère politique, et qui donc, ce n'est pas un message politique, c'est un message dont le contenu est politique, mais qui reste privé. Je vous laisse traduire. Otóż jednym z punktów wyjścia do napisania tej książki były wiadomości, jakie matka nagrywała mi w nocy na automatyczną sekretarkę. Ja rano odsłuchiwałem te wiadomości i słyszałem słowa mojej matki mówiące: jestem tu nieszczęśliwa, jest mi źle, źle mnie tu traktują. I retrospektywnie mogę powiedzieć, że były to wiadomości polityczne. One obnażały warunki życia, w jakich znajdowała się moja matka, ale miały tylko jednego odbiorcę, mnie samego, a żeby jakiś przekaz mógł stać się polityczny, mógł przedostać się do sfery publicznej, musi on mieć wielu adresatów, a nie tylko mnie samego. Tutaj pozwolę sobie dokończyć. Quand ma mère était ouvrière en usine, elle participait aux grèves qui étaient organisées par les syndicats, qui étaient des grèves longues, massives. Elle était très contente de participer aux grèves. Ma mère était un sujet politique. Plus tard, elle était à la retraite, seule ou devant sa télévision. Elle a commencé, elle qui avait toujours voté à gauche, a commencé à voter pour, comme beaucoup de gens dans la classe ouvrière française, elle a commencé à voter pour l'extrême droite. Et quand je protestais contre son vote pour l'extrême droite, elle m'expliquait pourquoi elle votait pour Jean-Marie Le Pen. Et elle était encore un sujet politique, pas la politique que je préfère, mais elle était un sujet politique qui décidait de son vote. Mais à la maison de retraite, elle n'était plus un sujet politique. Elle était destituée de son statut de sujet politique, puisqu'elle était sur son lit, dans sa chambre, pouvant à peine bouger, et donc n'ayant plus droit à la parole. La question est, qui peut
si elle ne peut pas se mobiliser, si elle ne peut pas agir, si elle ne peut pas aller organiser une manifestation, signer une pétition, organiser un colloque, etc., pour réfléchir sur sa situation, elle est destituée de son statut de sujet politique. Elle n'était plus un sujet politique. Elle n'avait plus droit à la parole, comme toutes les personnes qui étaient dans la même maison de retraite ou dans toutes les autres maisons de retraite du pays, et encore aujourd'hui, bien sûr. Et je me suis dit, puisque ma mère ne peut pas parler, ne pouvait pas parler pour elle-même, je dois être son porte-parole non pas à elle individuellement, mais à toutes les personnes qui appartiennent à la même, qui vivent la même situation qu'elle. Donc j'ai voulu me constituer comme le porte-parole, reprenant ici, décidément, je cite beaucoup Simone de Beauvoir, mais elle m'a beaucoup inspiré, reprenant ici le geste de Simone de Beauvoir qui disait, en 1970, dans son livre La vieillesse, je vais faire entendre, elle parle de la relégation des personnes âgées hors de la visibilité publique, et elle dit, je vais faire entendre la voix de ces parias. Et je n'utilise pas exactement le même vocabulaire, mais je me suis dit, je vais reprendre ce beau geste de Simone de Beauvoir, je vais faire entendre la voix des personnes qui ne peuvent plus parler. Alors, il y a un paradoxe, mais je laisse le paradoxe, je ferai une phrase après sur le... Moja matka, jak pracowała w fabryce, uczestniczyła w strajkach organizowanych przez związki zawodowe, do związek, do którego należała. To były długie strajki, bardzo masowe i wówczas, zresztą ona bardzo lubiła uczestniczyć w takich wydarzeniach i w pełni była wtedy podmiotem politycznym. Później przeszła na emeryturę, przed swoim telewizorem szeroko komentowała rzeczywistość polityczną. Wtedy nastąpiła też ewolucja, swój głos z lewicy, na którą tradycyjnie głosowała klasa robotnicza, przeniosła na skrajną prawicę. Ja protestowałem przeciw temu, ona mi wyjaśniała, jak to się dzieje, że teraz głosuje na Jean-Marie Le Pena. Generalnie toczyliśmy dyskusję, ona decydowała, miała tę moc, cały czas była podmiotem politycznym, ale później już w Domu Starców została niejako pozbawiona tego statutu, tej swojej podmiotowości politycznej. Przybita do łóżka, zniedołężniała, zamknięta w swoim pokoju, nie mogąca się samodzielnie ruszać, niejako straciła prawo do głosu. Gdyby mogła jeszcze w jakikolwiek sposób zamanifestować, dołączyć do jakiegoś ruchu na zewnątrz, podpisać petycję, uczestniczyć w wystąpieniu, wydarzeniu politycznym, czy prowadzić po prostu refleksję na jakiejś płaszczyźnie polityczną, to taki głos i podmiotowość by zachowała, ale ona poprzez to, że tego nie mogła robić, no, była jawnie wykluczona jako podmiot z tej politycznej decyzyjności i obecności. Utraciła swoje prawo do głosu, zresztą jak wszyscy inni będący w jej sytuacji. Więc skoro ona już nie może wyrażać się za siebie, to ja postanowiłem być takim rzecznikiem, porte-parole wszystkich tych, którzy znajdują się w podobnej sytuacji i postanowiłem się właśnie ukonstytuować jako taki rzecznik i mówić w ich imieniu. I tutaj raz jeszcze pozwalam sobie nawiązać do Simone de Beauvoir, z którą, jak wspomniałem, bardzo szeroko dialoguję, a szczególnie z tą jej właśnie książką z 1970 roku Starość, gdzie ona mówi o tym wypchnięciu poza granice widoczności publicznej i mówi o tym w tym kontekście, że chciałaby, aby głos wszystkich tych pariasów stał się słyszalny. Więc ja tu nawiązuję do tej wypowiedzi, do tego pięknego gestu, który Simone de Beauvoir wykonała i ja właśnie przejmuję ten głos. Chciałbym, aby on znów stał się słyszalny. I pozwolę sobie dokończyć o pewnym paradoksie, jaki zauważam. Alors, le paradoxe, c'est que j'ai bien conscience, et d'ailleurs je discute à la fin du livre ce paradoxe, c'est toujours difficile de parler pour les autres, à la place des autres. Mais si il n'y a pas quelqu'un qui parle dans cette situation à la place des autres, ces personnes ne parlent pas du tout. Elles ne peuvent parler,
ces personnes, leur voix ne peut être entendue, en tout cas portée dans l'espace public, que si quelqu'un parle à leur place. Et donc, ici, il y a un paradoxe indépassable, c'est ces personnes ne parlent pas, je décide de parler pour elles, c'est-à-dire en leur faveur, mais aussi à leur place, puisqu'elles ne peuvent pas parler, mais si je ne le fais pas, elle ne parle pas du tout. C'est un beau vers de Aimé Césaire, le grand poète martiniquais, dans son cahier pour un retour au pays natal, qui dit « Je serai la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche ». Et dans un tout autre contexte, j'ai voulu être la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche et faire entendre la protestation de ma mère dans l'espace public. Celle qui était sur mon répondeur téléphonique et que j'étais seul à écouter, j'ai voulu la porter dans l'espace public en analysant sociologiquement, philosophiquement, politiquement la question de la vieillesse et en retraçant aussi, parce que c'est pas seulement un livre sur la vieillesse, en retraçant aussi la vie de ma mère. La vie de ma mère comme un individu très... Dans sa singularité, je veux retracer sa vie dans sa singularité, mais aussi comme la vie de ma mère, comme un type social, comme l'incarnation presque paradigmatique d'une classe sociale. C'est pour ça que le titre, c'est « D'une femme du peuple ». Mon éditeur néerlandais voulait changer d'une femme du peuple pour dire « Vivier, c'est mort de ma mère ». Et je lui ai dit « Mais ce n'est pas un livre sur ma mère, c'est un livre sur les femmes de la classe ouvrière, sur une femme de la classe ouvrière, c'est un type social, ma mère, comme femme de la classe ouvrière ». Et donc j'ai refusé ce changement de titre, il a très bien compris d'ailleurs. Więc teraz nawiążę do tego paradoksu, który zresztą jest opisany na końcu mojej książki. Ja właśnie tam o tym mówię, że trudno jest mówić za innych, ale jednak postanowiłem, że to zrobię, ponieważ jeżeli się za nich, za takie osoby nie mówi, to wówczas te osoby nie mówią wcale. Ich głos nie może inaczej zaistnieć w przestrzeni publicznej, jak tylko za czyimś pośrednictwem. I to jest właśnie tak, że te osoby nie mają głosu, ja się staję ich rzecznikiem i poprzez to, że ja je reprezentuję, mogą zaistnieć właśnie w przestrzeni publicznej. Jest taki pisarz Aimé Césaire, który mówi, że napisał w swojej książce będę ustami tych, którzy tych ust nie mają. I ja mogę tutaj powiedzieć, że też chciałbym stać się ustami tych, którzy ich nie mają, którzy nie są słyszani. Chciałbym, aby te nagrania, które moja matka zostawiała na mojej automatycznej sekretarce, wybrzmiały szerzej poprzez tę książkę, ale w mojej książce jest coś więcej niż tylko opis tej osobistej mojej sytuacji. Dołączam do tych autobiograficznych wątków analizę socjologiczną, polityczną, filozoficzną sytuacji. Oczywiście starość jest tam jak najbardziej obecna i szeroko komentowana na przykładzie mojej matki, ale chciałem też bardzo pokazać ją jako w jej szczególności, w jej właśnie odrębności jako osoby i nią jako szczególną i niepowtarzalną istotę. A tym samym jednakowoż pokazuje ją jako pewien typ społeczny, jako wcielenie paradygmatu klas społecznych. Jedna z moich wydawczyń w innym kraju proponowała, aby usunąć z tytułu kobietę z ludu, ale ja żywo zaprotestowałem, bo uważam właśnie, że ważne jest pokazanie mojej matki w jej indywidualnym, osobistym, naszym personalnym aspekcie, ale jednocześnie jako ucieleśnienie klasy społecznej. Typowy przykład kobiety z ludu. Właśnie dużo pisze pan o rasizmie swojej matki jako właśnie tego typu społecznego, tak, ucieleśnienia klasy społecznej, ponieważ nie jest to tylko właściwość pańskiej matki, nie była tylko właściwość pańskiej matki, jest to szersze zjawisko. I mam takie pytanie proste i może naiwne, w ogóle chciałam państwu powiedzieć, że zmierzamy do końca już. Dlaczego klasy ludowe,
zwracają się przeciwko imigrantom i osobom o ciemnym kolorze skóry, a nie przeciwko swoim prawdziwym wrogom, jak wielki kapitał czy neoliberalizm. I od razu też chciałam pójść za ciosem i zapytać, to już jest pytanie strasznie naiwne, ale chcę je panu zadać. Czy da się rozwiązać problem rasizmu, uwolnić się od rasizmu i uratować lewicę? J'aimerais bien. Bardzo bym chciał. Mais aussi loin que je me souvienne, j'ai entendu ma mère tenir des propos racistes tout le temps, toute la journée. Et c'est une des raisons d'ailleurs qui tout mon milieu social était raciste. Ma famille votait à gauche, votait pour le Parti communiste, mais tout le monde était raciste. C'est un peu semblé paradoxe, un paradoxe, mais c'est la réalité. Et c'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'ai voulu m'éloigner de mon milieu, parce que je ne pouvais plus accepter, supporter ce racisme omniprésent. Il y avait non seulement l'homophobie, mais il y avait aussi le racisme, ce qui faisait beaucoup. Et je voulais vivre dans un milieu où il n'y avait pas d'homophobie et pas de racisme. Mais maintenant, la question est pourquoi? Et ça, je n'ai aucune réponse à ça, si c'est que je constate que c'est une tradition des classes populaires. Je ne dis pas que le racisme n'existe que dans les classes populaires, bien sûr. Mais il y a une tradition de racisme dans les classes populaires. Je l'ai vu, je l'ai entendu toute ma vie. Jusqu'à la fin, ma mère, jusqu'à la fin de sa vie, a tenu des propos racistes. Et une des raisons que... Je ne sais pas si c'est la seule, bien sûr. Une des raisons que je donne, c'est que ma mère était une femme a été abandonnée par sa propre mère, a été à l'orphelinat, puis a été placée à l'âge de 14 ans femme de ménage dans des familles bourgeoises. Et ensuite, elle est devenue ouvrière d'usine. Un métier très dur. C'est quelqu'un qui a été, on peut dire, qui a occupé des situations inférieures, infériorisées toute sa vie. Toute sa vie, elle a été, on peut dire, si on fait en bas de l'échelle sociale. C'est pas, quand je dis en bas, c'est pas un jugement de valeur, vous imaginez bien. Mais toute sa vie, elle s'est sentie inférieure. Et la seule supériorité qu'elle peut se donner, c'est sur des gens qui sont encore plus infériorisés qu'elle, c'est-à-dire les migrants, les gens qui ont une couleur de peau plus foncée qu'elle. Et le paradoxe, c'est que ma mère était fille d'un immigré andalou, gitan, comme elle aimait le dire et le répéter, et fille d'un immigré gitan andalou. Elle était très hostile aux immigrés, très hostile à tous ceux qui avaient une couleur de peau foncée ou noire. Et je pense qu'il y a là une sorte de phénomène, je ne dirais pas psychologique, mais de sociologie justement des sentiments. Elle exprimait sa volonté de pouvoir enfin être celle qui est supérieure à d'autres, et elle qui se donnait le droit de mépriser des gens, elle qui avait toujours été méprisée par tout le monde, notamment quand elle était la femme de ménage, l'ouvrière d'usine, etc. Et donc, alors, est-ce qu'on peut changer ça? Malheureusement, j'ai l'impression que le changement se fait actuellement dans le mauvais sens, en Italie, en France, en Allemagne, aux États-Unis. Le changement se fait dans le mauvais sens. Est-ce qu'on peut récupérer une tradition de gauche qui serait antiraciste ? J'avoue que je n'ai pas de solution. J'aimerais avoir une solution, mais j'avoue humblement, là et modestement, que je n'ai pas de réponse et je n'ai pas de solution. Ja, o ile dobrze pamiętam, to moja matka zawsze była rasistką. Przez całe dnie rzucała różne obelgi pod adresem osób o innym kolorze skóry. Zresztą całe środowisko
tak dokładnie się zachowywało. Początkowo klasa społeczna, klasa robotnicza masowo głosowała na lewicę. Moja matka również na partię komunistyczną, a oni się sprzeciwiali rasizmowi, więc to jest pewien paradoks, którego nie umiem wyjaśnić, ale tak właśnie było powszechnie w moim dzieciństwie i po prostu mogę to stwierdzić. Nie znosiłem tego homofobicznego dyskursu, tych kąśliwych, rasistowskich uwag, które słyszałem codziennie. Właśnie z tego powodu chciałem się oddalić, uciec od mojej rodziny. To była bezpośrednia przyczyna, dla której wyjechałem. Natomiast nie mam jakiejś odpowiedzi, nie jestem w stanie wyjaśnić, jak to się dzieje, że takie zjawiska, takie ewolucje społeczne zaszły. Tak chyba to tradycyjnie było, że ten rasizm w niektórych klasach społecznych, w klasach robotniczych, ludowych był obecny, ale nie chcę przez to powiedzieć, że nie ma go w innych środowiskach, broń Boże, że on się tylko ogranicza do tych klas ludowych. Moja matka do śmierci była rasistką. To był właśnie powód, dla którego ja ją opuściłem, ale tak sobie myślę i uzasadniam w tej książce, staram się przynajmniej jakieś powody jej rasizmu podać i myślę, że mogło to być to, że sama była opuszczona przez swoją matkę, że we wczesnym dzieciństwie trafiła do sierocińca, w wieku 14 lat już była sprzątaczką w burżujskiej rodzinie, później była pracownicą w fabryce i generalnie wszystkie te sytuacje życiowe, w jakich była stawiana, można powiedzieć, że były w pewnej niższości do osób, dla których pracowała. Była jak najniżej tej drabiny społecznej, przy czym bynajmniej nie krytykuję tego dołu drabiny społecznej. Mówię tu bardziej o tym, że właśnie sam fakt, że poprzez swoje rasistowskie uwagi ona mogła niejako wspiąć się na szczyt tej drabiny, mogła poczuć się wyżej nad kimś, mogła uznać, że ktoś jest niżej niż ona, a mianowicie ludzie, którzy właśnie wyemigrowali, którzy mają inny kolor skóry, to dawało jej w jakimś sensie pewnie powód do głoszenia takich komentarzy. A paradoksem w tej całej sytuacji jest to, że ona właśnie sama jest córką emigranta z Andaluzji, mówiła o sobie cyganka, więc sama pochodziła niejako miała zewnętrzne korzenie, a wykazywała taką wrogość w stosunku do innych imigrantów, do osób, które miały ciemniejszy kolor skóry. Jest to pewne zjawisko, fenomen, może nie tyle psychologiczny, ale socjologiczny. Warto, i tutaj to czynię, uczucia analizować właśnie pod tym kątem i to zjawisko. Wydaje mi się właśnie, że to, że ona sama wreszcie mogła być wyżej kogoś, kogo krytykowała, było dla niej tym motorem napędowym. Ona sama była pogardzana przez wiele lat jako ta osoba niżej społecznie pochodząca, jako sprzątaczka, jako pracownica i później dokładnie taki sam schemat zachowania odtwarzała wobec osób, które uznawała, że stoją w tej hierarchii niżej od niej. Natomiast, powracając do Pani pytania, czy taką sytuację można zmienić, nie wiem, ale widzę, że czy to we Włoszech, czy we Francji, w Niemczech, czy w Stanach Zjednoczonych, sytuacja polityczna, jaką obserwujemy, idzie w złym kierunku. Czy można powrócić do dyskursu lewicy bez rasizmu? Nie mam na to odpowiedzi. No właśnie, tego się spodziewaliśmy. Proszę Państwa, dla Państwa na zakończenie. Désolé de ne pas avoir créé la surprise. No, przykro mi, że nie zaskoczyłem Państwa swoją odpowiedzią. Dla Państwa na zakończenie mam takie zdanie z książki Życie, starość i śmierć kobiety z ludu, Didier Ribona, które można wziąć sobie ze sobą i obracać je w głowie jak buddyjski koan. To zdanie brzmi tak. Starzenie się jest jedynym sposobem na to, by nie umrzeć. A panu Didier Ribonowi serdecznie dziękujemy za dzisiejszy wieczór.
To ja bardzo dziękuję Państwu. No właśnie, właśnie. No.